Aleksandrina Maria di Costa urodziła się w 1904 roku. Urodziła się w Wielkim Tygodniu. To nie jest bez znaczenia, bo Wielki Tydzień przypomina nam o męce Pana Jezusa. Została ochrzczona w Wielką Sobotę, a całe jej życie, można powiedzieć, było związane z męką Pana Jezusa. Ponad 30 lat była przykuta do łóżka, ofiarowała swoje cierpienie z miłości za grzeszników Chrystusowi. W wieku 14 lat, też w okresie wielkanocnym, unika oprawców, którzy chcieli zgwałcić ją, jeszcze jej siostrę i koleżankę, wyskakując z okna, uszkadza swój kręgosłup. Od tego czasu zaczyna się cierpienie. 7 lat jest nadzieja, walka o powrót do zdrowia, natomiast od 14 kwietnia 1925 roku Aleksandryna nie rozstaje się z łóżkiem i przyjmuje cierpienie z miłości do Chrystusa. To jest taki fenomen, że im bardziej kocha, tym większe cierpienie przyjmuje, a im większe cierpienie przyjmuje, tym bardziej jeszcze kocha. Jakby nie jest w stanie niczego odmówić Chrystusowi. To jest taki fenomen. I całe cierpienie stara się ukryć i prosi o to Pana Jezusa, żeby ukryć swoje cierpienie przed ludźmi, żeby ludziom dać tylko właśnie ten uśmiech miłości. Była osobą, która bardzo była związana z Jezusem ukrytym w Najświętszym Sakramencie w Tabernakulum. Przykuta do łóżka, kiedy miała długie noce bezsenne, starała się adorować Pana Jezusa we wszystkich tabernakulów świata, żeby Pan Jezus nie był samotny. Dostała też dar pod koniec swojego życia, 13 lat. Żyła tylko i wyłącznie przyjmując Eucharystię. Nie mogła przyjąć żadnego pokarmu innego poza Eucharystią. Była badana na wszystkie możliwe sposoby przez lekarzy, którzy podejrzewali, że tu jest jakiś podstęp, że to jest niemożliwe. I są bardzo dokładne badania, właśnie, że potwierdzono naukowo, że taki niewytłumaczalny fakt jej życia, bez pokarmu, bez picia, oczywiście z ogromnym pragnieniem i głodem. To nie było tak, że ona nie odczuwała pragnienia czy głodu, odczuwała, natomiast nie była w stanie nic przyjąć poza Komunią Świętą. Wypraszała, jej motto życiowe to jest kochać, cierpieć i wynagradzać. Wynagradzała za grzechy całego świata. Była ukrzyżowana, można powiedzieć, za życia. Przyjęła to ukrzyżowanie, złączyła swoje cierpienie z cierpieniem Jezusa. Też jest, myślę, dla współczesnych wielu z nas, którzy boimy się cierpienia, którzy unikamy cierpienia, jest takim wyrzutem sumienia, że warto jednak to swoje cierpienie oddać Chrystusowi. Jest wiele osób bardzo cierpiących, którzy nie zgadzają się na cierpienie i żyją w ogromnym bólu. Może właśnie warto, tak jak ona, oddać całe swoje ciało Chrystusowi. Ona dała dosłownie całe swoje ciało, pozwoliła Jezusowi zrobić z sobą cokolwiek się Jezusowi spodoba. Po ludzku te cierpienie, które wynosiła, były nie do wytrzymania. Można powiedzieć, że żyła tylko i wyłącznie dzięki łasce Bożej.